dobry! Witamy jeszcze raz. Opowiemy do końca o domku dla owadów. Już trochę dopieszczonego jeszcze tam mocniej. Co zrobiliśmy dodatkowo? Siatkę tutaj na górze. I daszek. Po to, żeby... Ale nie przytwierdzaliśmy. Daszku nie przytwierdzaliśmy na razie, bo nie ma czym. Ale no dobra, nikt nie będzie tutaj z nim nic robił. Siatka po to, żeby owady, które sobie tam się zabunkrują i będą chciały, żeby ptaki ich nie wyjadły. Ciepło to chyba nie. Ale dach po to, żeby im nie padało. Wysokość domku, ile ma mieć? Na jakiej wysokości? 1,50 m. Na 1,50 m najlepiej postawić ten domek. Tak też. Ile ty masz wzrostu? Zgadłem! Ile ty masz wzrostu? 1,50 m. Ty masz, nie, chyba masz trochę więcej. A nie, może masz faktycznie 1,50 m. No to mamy trochę za nisko, jakby patrząc z hojnu tu stań. No to powinien być trochę wyżej ten domek, ale myślę, że owady nam to wybaczą. Tak nam stoją tutaj belki słomy, więc może jakoś. Siatki na dole nie montowaliśmy, po to, że uznaliśmy, że jednak jak przylecą sobie jakieś większe owady, to przez tą małą siatkę mogą nie wlecieć. Więc tutaj mają miejscówkę na dole. Może znajdę jakąś siatkę trochę grubszą, to się coś zrobi. Tak. A czemu gruba? No bo jak będzie grubsza, to wtedy jakiś większy owad sobie przez to przeleci. Ja nie wiem, jak tam owady mają, czy one się kurczą tak jak koty, jak przechodzą przez jakieś dziurki, czy nie, bo kot to ma tak, że jak przeciśnie głowę, to już cały przejdzie, więc jakby nie wiem, może pszczoła też ma tak, że tam jakiś ten złotooka tu na pewno wejdzie. Więc dla złotookich mamy miejscówkę, złotooki wyjadają nam mszyce, więc ja chcę złotookie, po prostu zapraszam złotookie, przylatujcie. Domek musi być w zacisznym miejscu, słonecznym w miarę miejscu, ciepłym, ale też cichutkim, bezpiecznym. Trzymaj go delikatnie, bo on właśnie, no statyw mi się rozjechał, ponieważ na nim sobie usiadłam bezczelnie i go zmiażdżyłam, więc już nie dość, że się pokładał chłopak ostatnio, to jeszcze dodatkowo ja mu zatestowałam. Nie, nie, bo przekręcasz teraz. Dobra, tyle, bo widzę, że tu już żywioł Anka nie pozwala nam się skoncentrować, więc zrobiliśmy domek dokończony, filmik numer 3 jest. No domek oczywiście przy jakimś tam sadzie albo czymś, albo jakiś tam grządek, żeby był jakiś kwiat, żeby tam te owady tam w ogóle miały co robić, nie? Dziękujemy. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pyk. Stop video. No stop. Dobra. Nie nacisnąłeś. No kończymy.